Witam ponownie i zapraszam do obejrzenia trzeciej i zarazem ostatniej części podcastu poświęconego poradnikowi z zakresu tworzenia infografiki. W tej części przedstawię, w jaki sposób można wykorzystać główne okno programu PictoChart, a następnie omówię podstawowe elementy oraz funkcjonalność poszczególnych bloków infografiki. Zapraszam do oglądania. Główną część naszego projektu będzie stanowiła infografika. Sama infografika podzielona jest na bloki, które po najechaniu kursorem przyciemniają się z napisem naciśnij i wybierz blok. Po naciśnięciu po stronie lewej pojawia się kreator dodatkowych bloków lub też możemy usunąć same bloki wykorzystywane następnie w ramach infografiki. Zwykle wykorzystuje się około 4, 5, maksymalnie 6 bloków do tego, ażeby zaprezentować infografikę. W przypadku naszej infografiki będziemy mieli możliwość wykorzystania trzech bloków. Grafika, która znajduje się w samym bloku, możliwa jest do edytowania poprzez naciśnięcie lewym przyciskiem myszy, przytrzymanie, a następnie przeniesienie grafiki w żądane przez nas miejsce. Jak widać, możliwość przeniesienia danego obiektu jest równoznaczna z edytowaniem oraz wykreślaniem linii, które pomagają nam, ażeby we właściwy sposób spozycjonować dany obiekt. W przypadku chęci edytowania wpisów wcześniej dodanych wystarczy dwukrotnie kliknąć przyciskiem lewym myszy, a następnie po podświetleniu wpisać żądaną wartość w miejsce wcześniejszego opisu. Na zakończenie pozostaje już tylko omówić ostatnie przyciski. Zapisano automatycznie możliwość obejrzenia przygotowanej przez nas infografiki. Możliwość ściągnięcia infografiki. Przez naciśnięcie mamy możliwość ściągnięcia w postaci obrazka z oryginalną wielkością albo średniej jakości wielkość. Wówczas ilość pikseli jest inna. W formacie PNG lub JPG. Niestety nie możemy w wersji free usunąć znaku wodnego, który znajduje się po stronie lewej na dole. Rozszerzenie wersji, rozdzielczość maksymalna, jak i właściwości i ustawienia indywidualne są przeznaczone tylko dla wersji Professional. Dodatkowo dla wersji Professional zarezerwowane jest także przechowywanie pliku w postaci pliku PDF. Kolejna możliwość jest to możliwość publikacji. I tutaj mamy możliwość publikacji. W przypadku wersji darmowej każda osoba może obejrzeć. W przypadku wersji Pro mamy możliwość tylko i wyłącznie przeznaczenia dla przyjaciół albo tylko i wyłącznie przeznaczenia do użytku własnego. Możemy także się podzielić i tutaj możemy skorzystać z serwerów, które są serwerami społecznościowymi oraz Evernote. Miejsca, gdzie są przechowywane indywidualne pliki na życzenie użytkownika. Na zakończenie pozostaje mi tylko życzyć tworzenia udanych infografik i zaprosić do podcastów z zakresu przygotowywania samych podcastów.